udaje się. Chciałbym się dowiedzieć od pani, co tutaj się stało. Napadli mnie. Panowie już mówiłam, to znaczy, napadli mnie. Napadli w jakim sensie? Mężczyzna, napadł tak, pani, tutaj. Tak? Tak. Podał pani wysokiej? Duży, 2 metry wzrostu. Duży. 2 metry wzrostu, mhm. Tak? Czy ten mężczyzna coś pani ukradł, bądź... Tak, torebka. 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 Pobyt głos podjęcie do 200.00 do 200.01. Jestem na miejscu, podjąłem interwencję. Pan się uspokoił, tak? Jestem roztrzęsiona przed pani całą sytuacją. Dobrze się pan czuje? Tak. Potrzebuje pani pomocy? Nie, jeszcze nie. Nie potrzebuje pani, tak? Czy pani musiała jakiś dokument osobisty? Nie, no wszystko było w telefonie, proszę pana. Nie. Dobrze, proszę pani. Ten mężczyzna jak wyglądał? Duży, wysoki, około 2 metrów, w czarnej bluzie z kapturach. Tak, dobrze. To tylko pamiętam. Udał się w stronę piwnicy, tak? Dobrze, proszę pana. No i czy miał coś przy sobie ten mężczyzna? No, jak zeszedł mi od tyłu, to przyłożył mi nóż do szyi. Wielkość tego noża? Nie wiem, duży. Nie wiem, duży. Dobrze, dobrze. Teraz tak. My zobowiązujemy pani, że pani tutaj została. Mogą pani sobie usiąść na obecce, tak? Nie ma, nie ma tego. Nie ma rzeczy. Pani sobie tutaj zostanie, zobowiązujemy pani do tego. Będzie pani nam potrzebna. My spróbujemy odszukać mężczyznę. Ewentualnie będziemy wszystko toczyć dalej, tak? Dobrze. I tutaj pouczę panią ewentualnie o prawie złożenia zażalenia na sposób, jak tę panią właściwego miejsca opakowania pani wrazić, tak? Dobrze.
Zaczynam tak samo. Otwieraj drzwi. Blokujesz i kroisz. Dobrze. Gotowy? Gotów. Otwórz. Coś widzisz? Co widzisz? Czysto. Jest kolejna szafa. Za szafą na razie tylko nie widzę, ale człowiek, jest ta przestrzeń, gdzie mogę się schować. Spokojnie. Uwaga. Gotowy? Gotów. Cześć. Potrzebuję karetkę na ulicę Tuwima 12. Mam kobietę w wieku około 25 lat. Straciła przytomność, oddycha. Przyjąłem, wysyłam. No, podnieś mu nogi do góry. Tak. Chwilowo osłabnęła, może wróci jej przytomność. Jak długo jest na to panią? Ja tu mieszkam za jakieś 2 tygodnie, to widzimy się tu sąsiadka. Dobrze. Paweł, wezmę nogi od ciebie i próbować z panem dalej rozmowę. Może coś wie o tej pani więcej. Trzymaj. Minęły 2 minuty. Ja sobie pamiętam. Czy ta pani ma może jakiś wrogów w okolicy? Czy jakiś znajomy, którzy jej grozi? Nie wiem. Nie wiem, proszę panią. My tyle co się widzimy tutaj na piatce i no mówię, też się wprowadziłem, to raz rozmawiałem, ale tak poza tym to nic o tej pani nie wiem. Przedstawiliśmy się sobie i to wszystko. A czy pan jak wchodzi do piwnicy, jak dawno temu to było? Ja wiem, ja wchodziłem z jakieś 15 minut, 20 temu, zanim no mówię, to... Dobrze, a nie wiem dokładnie, bo to wie pan... Czy pan jak wchodzi do piwnicy, czy pan wchodzi do piwnicy, widział tą panią przed klatką schodową? Pan twierdzi, że w takim mniej więcej czasie była tutaj na tak zwanej pańce. Czy pan widział wchodząc do piwnicy tą panią? To nie, to ja może w piwnicy już byłem, bo... Wchodziłem tylko do piwnicy i pani się nie widziała. Osobę poszkodowaną. 200.00 do 200.01. Zgłaszam się. Interwencję kończymy. Miało miejsce prawdopodobnie rozbój w piwnicy. Przeszukaliśmy całą piwnicę. Nie znaleźliśmy osoby podobnej do rysopisu. Znaleźliśmy mężczyznę, który nie pasuje do rysopisu. Udzielił nam informacji. Okazaliśmy pana, pani. Znam tą panią, dane tego pana mamy, sporządzimy z tego na pewno notatkę. Udamy się do szpitala, zobaczymy co się stało z tą panią, czy może wróciła jej przytomność, dalej będziemy próbować dochodzić co tutaj się tak naprawdę stało. No i w tym momencie to tyle. Kończymy interwencję.